Witamy na skoczni w Klingenthal na dzień przed oficjalnymi treningami i kwalifikacjami do finałowego konkursu letniej Grand Prix właśnie tutaj na tym obiekcie. Pogoda na razie bardzo przyjemna, lekki wiaterek, prawie 18 stopni. Momentami wygląda zza chmur słońce. Na skoczni trenuje ekipa fińska. Wcześniej trenowali także Japończycy. Już są gotowe do użytku nowe siatki przeciwwietrzne. Organizatorzy twierdzą, że są w stanie je uruchomić w ciągu 5 minut w razie potrzeby. Możliwe, że zobaczymy je już w trakcie tej letniej Grand Prix w akcji. Natomiast no, wiatru tutaj na weekend raczej meteorolodzy nie przewidują. Powinniśmy mieć dobrą, stabilną pogodę. Ale prawdopodobnie siatki będą i tak sprawdzane. Głównie zostały przygotowane z myślą o zbliżającym się Pucharze Świata. Już pod koniec listopada, też na tym samym obiekcie. Problemem może być w tym roku śnieg. Organizatorzy nie mają przygotowanej żadnej masy śniegu z ubiegłego roku, tak jak to było w poprzednim sezonie. Muszą więc zacząć produkcję śniegu od początku, co na razie oczywiście nie jest możliwe. Ale zapewniają, że mają co najmniej trzy różne opcje, jeśli chodzi o produkcję śniegu. W podobnej technologii jak w Soczi czy w Harachowie, więc nawet przy wysokich temperaturach skocznia ma być gotowa do inauguracji. Polscy skoczkowie dziś powinni też dotrzeć do Klingenthal. Jutro już odprawa techniczna, treningi i kwalifikacje.